Na zewnątrz zamiast białego śniegu biała mgła, ale to niekoniecznie znaczy nuda, bo w starej kopalni zamiast bałwana można ulepić prawdziwe cuda. Pracownia ceramiczna w starej kopalni, środek zimowych ferii. Zabawa się kręci. Kula różowej gliny na kole garcarskim to początek każdego spotkania z ceramiką. A ceramika w Wałbrzychu to stara i długa tradycja. W XIX wieku na terenie miasta w jego okolicach istniało wiele manufaktur porcelany. Christoph, Rausch, Tilsch, Ome. O tej tradycji naszej lokalnej kulturze mogą przekonać się dzieci. I to własnoręcznie. Olek, Justynka i Szymon uczą się zrobić swój pierwszy wazonik. Małe paluszki jeszcze po omacku z dziecięcym wdziękiem błądzą po lepkiej glinie, ale co oznacza szkoła pod okiem mistrza? Tutaj w starej kopalni powstają takie oto prawdziwe cuda. Koraliki, wazoniki, filiżaneczki i talerzyki. Bardzo fajne uczucie. Takie jakbym dotykał materacę. Ale to znaczy, że glina jest mięciutka, ciepła? W warsztatach plastycznych mogą uczestniczyć nie tylko dzieci. Przychodzą również dorośli, żeby poznać od kuchni porcelanowe rzemiosło. Na miejscu są nie tylko specjalistyczne narzędzia, stoły, ale i mistrzowie fachu. Są też piece, gdzie można wypalić swoje prywatne dzieła i zabrać potem do domu. Od projektu do gotowego wyrobu każdy zainteresowany albo artysta, jak sobie narysuje, to będzie mógł wytworzyć gotowy wyrób. Od projektu, od kartki do wazonu, do jakiejś formy artystycznej albo do każdej innej formy, którą jest w stanie stworzyć. Bartek zapragnął ulepić dzisiaj swoich ukochanych bohaterów. Angry Birds. Wyszło naprawdę cudnie. Są ptaki, jest też mała świnka. Niektóre dzieci miały już kontakt z taką zabawą. Większość jest pierwszy raz. Jakiego bohatera chcesz ulepić? Kto jest twoim bohaterem? No, taki Angry Birds. A, czyli ptaszek taki, tak? Staraniem autorów pracowni ceramiki jest próba odtworzenia procesów technologicznych rodem z XIX wieku. Niektóre z przedmiotów powstają na bazie tradycyjnych form ze starych manufaktur. Tutaj akurat jest filiżanka zestawu, który się nazywa Teta T. To jest zestaw, który został opracowany przez fabrykę porcelany Tilscha w okresie międzywojennym. My mamy formy do tego pełnego zestawu. Ten zestaw składał się z dwóch filiżanek. Filiżanka jest o kształcie kieliszka do szampana z taką ładną stópką. Tu mamy uchwyty modelowane plastycznie, czyli ładnie rzeźbione w formie liścia, które później trzeba będzie dokleić do tej filiżanki. I w dalszych częściach ten zestaw składa się z mlecznika, z imbryczka, czyli nalewki i z tacy. Taki zestaw oryginalny, który został wytworzony w okresie międzywojennym, jest w naszym muzeum w Wałbrzychu. Dziś dla dzieci był to dzień wyjątkowy, bo na chwilę z roboczą wizytą przyjechała minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska. Była okazja przyjrzeć się, jak pracują mali artyści. Warsztaty ceramiczne przygotowało Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w ramach specjalnej oferty na ferie zimowe. Obok zabawy z gliną zaplanowano również zwiedzanie muzeów i starej kopalni.